Robimy dzisiaj sandę na temat Halloween. Mhm. Co myślisz o obchodzeniu tego święta w Polsce? No, według mnie jest bardzo popularne, ostatnio się zrobiło i powinno być obchodzone. Młodzi ludzie się fajnie bawią przy tym i można się pobawić. A czy sam kiedyś bawiłeś się podczas jakiegoś... Co roku. I nawet w tym roku idę. Tak, a gdzie w tym roku się wybierasz na Halloween? U siebie tam w klubie, w remizie, w Pawienicach. Klub muzyczny, karaoke. Super, to życzymy w takim razie dobrej zabawy. No, ja uważam, że szczerze mówiąc jest to sprowadzone tylko z Ameryki. U nas odpowiednikiem jest Święto Zmarłych i należy szanować zmarłych właśnie w ten sposób, a nie poprzez sprowadzanie zagranicznych świąt do Polski. Czyli rozumiem, że w żaden sposób nie obchodzisz tego święta, nie bawisz się w tym czasie na imprezach halloweenowych? Nie. To znaczy, wydaje mi się, że to jest jakiś fajny sposób na spędzenie czasu, coś bardziej interesującego, a nie siedzenie w domu tak jak zwyczajny dzień. Więc dla młodych ludzi na pewno to jest coś fajnego, zorganizowanie na jakiegoś wyjścia do klubu, bo jest bardzo dużo imprez zorganizowanych, tematycznych. Więc wydaje mi się, że to jest interesujący sposób na spędzenie tego czasu. A ty kiedyś bawiłaś się z tej okazji? Tak, tak, bawiłam się. Nie jeden raz. Co roku praktycznie gdzieś się do klubu wyjdzie. W tym roku coś planujesz? Tak, też również impreza związana tematycznie. No osobiście jakoś szczególnie nie świętujemy Halloween. Ewentualnie jakaś impreza w klubie, ale no nic szczególnego. No zresztą to nie jest jakieś bardzo popularne święto, bardziej komercyjne. Dla mnie to jest dobry powód po to, żeby się po prostu pobawić. I czy świętowałyście dotychczas to święto? Nie, raczej nie. Czasem, tak troszkę. A w tym roku coś planujecie? Na razie nie. Może później. Nie, może pomyślimy nad jakąś imprezą w klubie. No ale to raczej tylko tyle. Uważam, że jest to takie przywłaszczenie z amerykańskiej kultury, bo to nie jest żadne polskie święto, nigdy nie było. No i ja na pewno tego nie uznam. To nie uważasz tego święta za dobry powód do zabawy? Nie no, powód do zabawy zawsze jest dobry, ale bez przesady. No, mamy czcić pamięć zmarłych, a nie biegać po domach w przebraniu i jakieś dynie wystawiać na te cmentarze i no, na balkony i tak dalej. Bawiłeś się kiedyś z tej okazji? Zdarzyło się, ale nie podpasowało mi. A w tym roku coś planujesz? Nie, raczej nie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.